Tak, że wciąż był w ruchu. No to też prawda, tak. Witek tak sam, przecież byliśmy radnym też, ja byłem najmłodszym radnym, kolega mnie wprowadzał też do Rady Miejskiej. To był 98 rok chyba, jak dobrze pamiętam. Tak jest. Witek, ile rad byłeś radnym? Jedną kadencję. Jedną kadencję, myślałem, że więcej, byłeś wcześniej. No nie, no tam sołtysem, to no to trzeba. Sołtysem to do obok. Pan Witek tyle jeździ w ciągu dnia, on musi swoje kilometry wyjeździć. Witek, tak? Tak. Mhm. Nie? Bo kolorzówka mu wysiądzie. Jak ze szkoły, nie? Jak nie wyjeździ tyle kilometrów, to wsiądzie kolorzówka. 24 dzisiaj dyżur, pan Witek jeździ w nocy. No jak mnie odpali oni rano? Wracają z pracy dopiero. A ty na rowerze. Na rowerze. To on wszystko wie, co się w Henrykowie dzieje. Tak, pilnuje tych złodziei. On monitoring, on patrzy, gdzie męża nie ma. Bezpłatny. Tak, Witek? W razie czego nikt nie zarzuci. Nie, monitoring mnie nie łapie, tak ja też nie, wcale to nie jest śmieszne. Mandatów nie płaci. Bo ja po tej trzyletniej udarówce, co miałem lewą stroną, no to zalecenie ruchowe takie jest z medycznej strony wynika. I zresztą w ogóle w tym sam widzę, że lepiej się... Do drugiego udaru mnie dopuścić. Z urologiem jest na ty. To już opanowane. Tam to będzie codziennie w Ornecie. Nie no, co, zresztą w ogóle z medycznej strony w ogóle ćwiczenia w ruch, no to jest skazane. No, nie. Ale że co, kilka pan metrów jedzie, schodzi i co, ćwiczy i znowu siada, czy co? Tak? No, sikorki. Słyszysz? Schodzi z roweru, ćwiczy i znowu siada. A kiedy, pan, kiedy pana zatrzymali do kontroli? A to wczoraj? W sobotę. I co, badał jakomat? A tak szybko jechałeś? Się? No. Nie, rowerem. A myślałem, że jechałeś może tam ponad 40. Przez Henrykowo. Nie, że niby, po kielichu. Nie, jeszcze po kielichu. Odblaskowe, te nie. Także rutynowa kontrola. Raptownie kolorzówka zwolniła. Ale na rowerach popłacili. Stają na 40, nie? Tak, bardzo. Wtedy są dobrze. Ale się ludzie przyzwyczają. No, się wjeżdża do Mraka, do Michalaka. Tak, ale jak? A dzisiaj też stoją, teraz jechałem. Teraz stoją, a jeszcze ostatnio wjechali tutaj jak do Kowalskiego, do tych... Tu jeszcze stanęli. Już tu. A tu jakieś nasilenia są teraz właśnie, tych żogów. A tam ich naprawdę nie widać. Wracamy już na około 18-15 i stali właściwie... Tak, też przygrywają. Tak, to trzeba mieć 70. No. Dobra.